dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry. Zakończył się remont pomieszczeń przychodni przy ulicy Długiej z Wąszynku, który był prowadzony na potrzeby uruchomienia usług lekarzy specjalistów pracujących w TOPMED. Czy lekarze specjaliści już przyjmują pacjentów? Tak, już przyjmują. Od 12 stycznia udało się dokonać tej takiej przeprowadzki, przeniesienia wyposażenia i od 12 stycznia już pierwsi lekarze zaczęli przyjmować. Proszę powiedzieć, jacy lekarze specjaliści już przyjmują w przychodni? Na ulicę Długą przyszli w zasadzie specjaliści, w większości ci, którzy byli w Zdrowicie, którzy przyjmowali w Zdrowicie na ulicy Kosieczyńskiej. I tutaj zaczęli od 12 stycznia u nas przyjmować tacy specjaliści jak endokrynolog, ginekolog, chirurg, urolog, laryngolog, kardiolog, to jest nowa specjalność, która się pojawiła, neurolog i radiolog. Czy w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnych, nowych już usług specjalistycznych? Firma TOPMED stara się i w najbliższym czasie będzie kontrakt. Szczególnie to zależy na specjalistach, którzy u nas mieli duże, było duże zainteresowanie tymi specjalistami wzięcie. Mówię tu o ortopedach, także mam nadzieję, że wróci ortopedia do Zwąszynka, ale również starania są czynione o psychiatrę i diabetologa. Co dalej z rentgenem i od kiedy będzie można z niego korzystać? No rentgena niestety na razie jeszcze nie mogliśmy tu uruchomić. Mówię uruchomić, ponieważ ten rentgen, który jest na ulicy Kosieczyńskiej, zostanie skasowany. Natomiast został przez firmę TOPMED kupiony nowy rentgen, już taki elektroniczny, cyfrowy. I on już jest zamontowany tu na ulicy Długiej w gabinecie, natomiast on wymaga niezależnego zasilania ponad 50 kW i to wymaga podciągnięcia nowej linii bezpośrednio do tego rentgena. No i tu niestety mamy problemy z uzgodnieniami z Eneą, jeżeli chodzi o dostarczanie energii. Jest ten etap taki właśnie załatwiania tej dokumentacji, ponieważ fizycznie to przyłącze praktycznie jest wykonane, jest tylko kwestia założenia licznika na energię elektryczną i wtedy już mam nadzieję, że około 2 tygodni to potrwa, już rentgen zacznie przyjmować czy funkcjonować tu na ulicy Długiej. Czy do lekarzy specjalistów można się zarejestrować również telefonicznie? Można było i można dalej, natomiast udało się na tyle dogadać, że numery telefonu, które obowiązywały w Zdrowicie na ulicy Kosieczyńskiej, zostały przełączone na ulicę Długą. Także wszyscy zainteresowani, którzy mają gdzieś tam pozapisywane u siebie w kajetach właśnie te numery telefonów Zdrowity, mogą śmiało korzystać z tych numerów. One są przerzucone na ulicę Długą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia i obyśmy nie chorowali.